Tomku, przez lata byłeś zawodowym piłkarzem, grałeś w zagranicznych klubach, byłeś też reprezentantem Polski. Łatwiej się dryblowało na boisku czy na konferencji prasowej? Dwie zupełnie różne sprawy. No, boisko, piłka to moja pasja. Fajnie, że zostałem przy futbolu, że pracuję na najwyższym szczeblu reprezentacji i to jeszcze przed takim wydarzeniem, jakim jest Euro. A nie sprawia mi wielkich kłopotów. Już jako zawodnik miałem łatwy kontakt z mediami, nie miałem jakichś większych problemów w kontaktach zupełnie międzyludzkich. Także i teraz sobie daję radę. A pełnisz się funkcję menedżera, jesteś dyrektorem do spraw komunikacji naszej reprezentacji. Tak głęboko w sercu czujesz się piłkarzem czy PR-owcem? Ciężkie pytanie. No, wiadomo, że jak jesteśmy na treningu, to czasami by się chciało wyjść na to boisko, na zieloną murawę i pokopać z kolegami, zwłaszcza, że z niektórymi grałem jeszcze w reprezentacji. Ale z drugiej strony już czuję się odpowiedzialny za tą pracę, no i nie ma chwili też z drugiej strony zastanowienia i czasu na jakieś refleksje, tylko po prostu praca. Tomka, dokonałeś ważnego wyboru życiowego też co do dalszej swojej właśnie kariery. Zostałeś menedżerem, pracujesz dalej przy reprezentacji. Czy do tej decyzji dorastałeś długo, czy jakiś był tutaj na twojej drodze mentor, jakieś przykłady zagraniczne, gdzie właśnie piłkarze przechodzą dalej, no, pracując jako wsparcie dla reprezentacji? Zacząłem zupełnie płynnie, zacząłem w Orange Sport, zacząłem komentować mecze. Przez rok komentowałem naszą ligę, a później z racji tego, że jestem wychowankiem Krakowi i mieszkam w Krakowie, klub zaproponował mi pracę. Najpierw jako pełnomocnik prezesa do spraw sportowych, później jako dyrektor klubu od spraw sportowych. No ale to była krótka przygoda, ponieważ no, potem przyszła oferta nie do odrzucenia od trenera Smudy. Musiałem ją przyjąć, bo takich ofert się nie odrzuca, zwłaszcza przed takim wielkim wydarzeniem, jakim jest Euro 2012. No i praca w reprezentacji, no to jest najwyższy szczebel, na jakim można pracować, jeśli chodzi o piłkę nożną. A widzieliśmy Cię wczoraj, doskonale radziłeś sobie w akcji na konferencji prasowej. Chyba lubisz dziennikarzy i media, prawda? Tak jak wcześniej powiedziałem, jestem człowiekiem bardzo kontaktowym. To chyba się przekłada również na dziennikarzy. Nie powiem, że jestem lwem medialnym, ale dość łatwo mi to przychodzi. Dużo rzeczy się nauczyłem przy tworzeniu przede wszystkim tych biur prasowych w Austrii, później w Warszawie na Konwiktorskiej. Bo to są takie rzeczy, których nie widać, o których się nie mówi, a które na co dzień, z którymi się na co dzień człowiek spotyka i nad którymi musi pracować. Także na ten moment odpukać się ta współpraca bardzo dobrze układa. Właśnie powiedziałeś, że jest praca, której nie widać na co dzień, wszyscy nie obserwują tego na co dzień. Jak wygląda dzień PR-owca, człowieka, który odpowiada za komunikację naszej reprezentacji, który odpowiada za PR? Masz czas na piłkę, na życie prywatne? No niestety około godziny 6 trzeba wstać i popracować trochę na komputerze, podpowiadać na maile najważniejsze. Później jest śniadanie, no i praca z piłkarzami trzeba. Piłkarzy pod sprawy medialne, jak to będzie wyglądało, prasówka, co było, co będzie, co na treningach, co po treningu, kto idzie na briefing, kto idzie na konferencję, jeden trening, drugi trening, pomoc Konradowi Paśniewskiemu przy sprawach organizacyjnych. Generalnie tutaj nie ma czasu absolutnie na wypoczynek, na jakieś spa, które jest tutaj piękne w naszym hotelu, to nie ma na to miejsca. Tomku, jesteś dzisiaj menedżerem odpowiedzialnym za komunikację. Czy jak widzimy, wtapiasz się łatwo w drużynę, drużyna traktuje cię jak swojego, czy jako takiego troszkę urzędnika organizacyjnego? Grałem z kilkoma chłopakami, z kilkoma zawodnikami, no także wiadomo, że jesteśmy kumplami i na pewno to dodaje zaufania w takich stosunkach między ludźmi ze sztabu a zawodnikami. Natomiast no, rzeczywiście mogę zaobserwować wśród tych młodszych zawodników, że jednak trochę z pewnym dystansem, z większym szacunkiem jednak podchodzą do mnie. No i to też jest okej, okay, no bo to tak nie ma tak, żeby to naturalnie przychodziło, żeby z każdym można było usiąść i pośmiać się i kawę wypić. Także tak to wygląda. Tomku, bardzo Ci dziękujemy, gratulujemy sukcesów na niwie PR-owej, życzymy sukcesów na niwie i PR-owej, i piłkarskiej. Nie dziękuję, żeby nie zapeszać. Czekamy na Euro, czekamy na wyniki, bo jeśli tego sportowego przełożenia nie będzie, no to każda praca potem trochę bleknie. Dzięki. Dziękuję za rozmowę.